Napis: Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Koncert świąteczny. Marta Detlaff, skrzypce. Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Jan Miłosz Zarzycki, dyrygent. W programie między innymi Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Pietro Antonio Locatelli. Na dole trzy infografiki: Fundusze Europejskie, Wiedza, Edukacja, Rozwój. Obok biało-czerwona flaga i napis: Rzeczpospolita Polska. Flaga Unii Europejskiej i napis: Europejski Fundusz Społeczny. Po prawej stronie jedno koło, w nim zdjęcie kobiety ze skrzypcami. Napis: Koncert z dostępem wtórnym, wzbogacony o audiodeskrypcję, zrealizowany w przedsięwzięciu grantowym Filharmonia Dostępna, finansowanym w ramach projektu Kultura bez barier. Napis: Jerzy Fryderyk Händel, Oratorium Mesjasz, HWV 56 Symfonia. Dyrygent i orkiestra na scenie. Starszy siwy mężczyzna w okularach, ubrany jest w garnitur i czarną muszkę. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie w czasie radosnych, chyba najradośniejszych świąt, w czasie świąt Bożego Narodzenia. Święta bez muzyki, bez wizyty łomżyńskich filharmoników. Można śmiało powiedzieć, to święta, no może nie do końca stracone, ale jednak troszeczkę uboższe.
Powitaliśmy Państwa przepiękną uwerturą do oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla. A teraz wystąpi przed Państwem młoda, ale jakżeż utalentowana polska skrzypaczka, laureatka Grand Prix, a także pierwszej nagrody i nagród dodatkowych na drugim konkursie skrzypcowym muzyki polskiej imienia Wandy Wiłkomirskiej w Częstochowie. Jedną z nagród był koncert z łomżyńskimi filharmonikami właśnie tutaj dla Państwa. A zatem Filharmonia Łomżyńska pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego i Marta Deplaw. Napis Antonio Vivaldi, 4 pory roku, koncert numer 4 F-moll Zima, RV 297, 1 Allegro non molto. Largo, pod napisem rysunek gór oraz polany z drzewami i chatami pokrytymi śniegiem.
Napis 3. Allegro. Pod napisem rysunek gór oraz polany z drzewami i chatami pokrytymi śniegiem. Pietro Antonio Locatelli, Concerto Grosso F-moll, opus 1, numer 8, Per il Santo Natale, na święta Bożego Narodzenia, 1, Largo Grave. Thank you.
Napis 2. Vivace Adagio. Po lewej stronie ubrana choinka, po prawej u góry kolorowe bombki. Napis 3. Grave Adagio. Po lewej stronie ubrana choinka, po prawej u góry kolorowe bombki. Napis 4. Largo Andante. Po lewej stronie ubrana choinka, po prawej u góry kolorowe bombki. Thank you.
Napis 5. Andante adagio. Po lewej stronie ubrana choinka, po prawej u góry kolorowe bombki. Napis 6. Pastorale ad libitum obbligato con tutto il concerto grosso largo andante. Thank you.
starszy siwy mężczyzna w okularach. Szanowni Państwo, muzyka epoki baroku, przepiękna, nastrojowa, ale teraz zmieńmy klimat, przenieśmy się w czasie, przenieśmy się do Wiednia. A ja, korzystając z możliwości porozmawiania z Państwem, chociaż przez okienko monitora komputerowego czy telewizora, chciałbym złożyć w imieniu dyrekcji, pracowników, muzyków, a także swoim własnym życzenia zdrowych, wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Świąt pełnych radości i miłości. Dlatego też zakończymy nasz koncert utworem noszącym właśnie taki tytuł. Radość, miłość. Do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem na koncercie sylwestrowym. Napis Roman Hofstetter, kwartet smyczkowy F-dur 2, Andante Cantabile. Orkiestra na scenie. Thank you.
Napis: Fritz Kreisel, Liebesfreud, radość miłości. Orkiestra na scenie. Wystąpili Marta Detlaff, skrzypce, Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży, Jan Miłosz Zarzycki, dyrygent. Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży, pierwsze skrzypce, Piotr Sawicki, koncertmistrz, Agnieszka Sobolewska, Katarzyna Prusiel, Jan Zugaj. Drugie skrzypce, Filip Szymaniak, Katarzyna Jana Zdziewa, Mariola Zalewska, Eliza Czepiel. Altówki: Adrian Stanciu, Marcin Marchewka, Jolanta Gołowczyc. Wiolonczele: Iga Marta Ludkiewicz, Agnieszka Kilian. Kontrabas: Bogdan Szczepański. Klawesyn: Maria Zofia Suwała. Realizacja: Telewizja Narew. Dźwięk: BS Studio. Montaż: Mateusz Goc. Napis: Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży, Instytucja Kultury Miasta Łomża, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor naczelny i artystyczny Jan Miłosz Zarzycki, poniżej logotypy sponsorów i patronów medialnych.